Villa Chimera, budynek, w którym niespełna 15 lat temu doszło do tajemniczej, niewytłumaczalnej tragedii. Dzisiaj willa uznawana jest za przeklętą. Dlaczego i jakie wydarzenia za tym stoją? Poznajcie historię Villi Chimery. Naszą opowieść zaczniemy od 1980 roku, w którym to posiadłość Villę Chimerę przekazano w ręce Piotra B. Wcześniej willą zajmował się stryj Władysława Drzewińskiego, lecz ten wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Potem willa trafiła w ręce PRL-owskich władz. O willę jednak ktoś postanowił się po latach upomnieć. Drzewińscy, a dokładnie Wiesław i Elżbieta, odzyskali willę w 2005 roku i postanowili się do niej wprowadzić. Piotr B., aktualny ichniejszy mieszkaniec willi, nie był z tego powodu zadowolony. Rozpoczął wojnę podjazdową, to znaczy robił wszystko, żeby Wiesławowi i Elżbiecie nie żyło się dobrze w willi Chimerze. Postanowił nękać ich synów, a także odciął im wodę, żeby ci nie mogli wykonywać najprostszych czynności w tym budynku. Sprawy zaczynają nabierać tajemniczego obrotu. Najpierw ginie żona, Elżbieta. 8 października 2006 roku wychodzi do kościoła. Ślad po niej ginie. Moment porwania miało widzieć dwóch kierowców, którzy widzieli starszą kobietę zaciąganą do samochodu. Nie zareagowali. Czy była nią Elżbieta Drzewińska? Kilka tygodni później na policji pojawia się Wiesław Drzewiński. Przynosi ze sobą odręcznie napisaną kartkę przez żonę. Z notatką w środku. Jeśli umrę lub zginę w ciągu roku od tej chwili, czyli 26 września, to sprawcą mojej śmierci jest Piotr B. Sprawę zbagatelizowano. Policja dała wiarę zeznaniom Piotra B., który twierdził, że starsza pani wyjechała za granicę, a jej mąż wnosił dziwne pakunki z domu na znak, że miałby do niej dołączyć. Sam Piotr B. miał alibi. Niespełna rok później znika Wiesław Drzewiński. Według źródeł musiał wychodzić w pośpiechu, ponieważ zostawił na stole swoje przybory do golenia. Nie zostawił również żadnej kartki ani pieniędzy dla swoich synów, czego zwykle nie robił. Wraz z nim zniknął również telefon. Z Wiesławem Drzewińskim nie było jednak kontaktu. Miejscowa policja zbagatelizowała zniknięcie małżeństwa. Śledczy podejrzewali, że Elżbieta odeszła od męża, a ten rok później uciekł z domu, bo miał wszystkiego dosyć. Druga wersja była taka, że Drzewińscy to zaplanowali i zbiegli za granicę. W USA mieli daleką rodzinę. Mówi się, że dom znów straszy. Dom nazwany kiedyś szumnie Willą Chimera przedstawia dzisiaj opłakany widok. Wybite okna, przez które widać spalone wnętrza, meble wyrzucone na zewnątrz, rodzinne papiery i dokumenty poniewierają się na podwórku. Jak to zwykle bywa, jest dużo pytań, mało odpowiedzi. Dzisiejszej nocy jednak podczas naszego projektu będziemy chcieli go zrealizować w nieco odmienny sposób. Zwykle jest tak, że pytamy, czy ktoś jest tutaj z nami, czy ktoś został tutaj po śmierci. Dzisiaj chcemy zadać konkretne pytania, żeby być może otrzymać konkretne odpowiedzi. Od kogo? Być może od Państwa Drzewińskich, jeżeli nie żyją. Nie wiemy tego na 100%, ale jeżeli tak jest, to być może poznamy dzisiaj choć kilka odpowiedzi na pytania dotyczące
tragedii sprzed 15 lat. Milanówek, Villa Chimera. Chwilowo jesteśmy w samochodzie i mamy podgląd live na to, co się dzieje w pomieszczeniu. Na razie badamy, sprawdzamy, czy coś uda się uchwycić z poziomu samochodu. Potem standardowo wkroczymy i zweryfikujemy. Dzisiaj troszeczkę inaczej, w inny sposób, ale być może uda nam się coś wychwycić. Zobaczymy, co też zarejestrują inne kamery. Jedna kamera monitoringu ustawiona jest na pierwszym piętrze, a druga z widokiem na klatkę schodową.
Milanówek, nagranie pierwsze. Postawmy może. Będzie to będzie odbierał na ziemię. Jesteśmy osobami, które
badają zjawiska niewidzialne. Jesteśmy osobami, które badają zjawiska niewidzialne. Jesteśmy osobami, które badają zjawiska niewidzialne. Które próbują skontaktować się z osobami zmarłymi, nie z tego świata. Chcielibyśmy skontaktować się z panią Elżbietą Żywińską lub panem Wiesławem Żywińskim. Jeżeli stało się tak, że odeszliście państwo z tego świata, to chcielibyśmy zadać jedno pytanie. I chcielibyśmy, żeby państwo odpowiedzieli nam na to pytanie, nagrywając się na urządzenie, które trzymamy w ręku z czerwoną diodą. Czy państwo umarli? Czy są państwo tutaj z nami? Należycie już do tego świata, dajcie nam jakiś znak. Panie Elżbieto, panie Wiesławie, czy zostali państwo zamordowani? Prosimy o odpowiedź. Prosimy o zbliżenie się do nas. A my zobaczymy, że są państwo z nami. Prosimy o znak.
Panie Jerzwietu, panie Wiesławie, czy zostali państwo zamordowani? Czy są państwo tutaj z nami? Prosimy o znak. Być może są państwo związani z tym miejscem, z tym domem. Musi być silny znak, silne oddziaływanie. Prosimy o pokazanie się nam, o ujawnienie się. Bardzo chcemy, żeby państwo dali nam jakiś znak. Ktoś jest z nami obecny tutaj, nie należy do tego świata, chciałby się skontaktować, dać jakiś znak.
Nigdy nie twierdziliśmy, że jest nawiedzona. Nikt nawet nie mówi, że jest nawiedzona. W sieci krąży tylko informacja o tym, że jakoby była tutaj rzucona klątwa. Że jest przeklęta. Tego, czy jest przeklęta, nie będziemy w stanie zweryfikować. Musielibyśmy tutaj zamieszkać, pomieszkiwać, posiedzieć przez jakiś dłuższy okres czasu i zobaczyć, czy się będzie coś z nami działo. Były kilka dziwnych zjawisk, kilka dziwnych takich anomalii, ale nie uważam, żeby były to jakieś nawiedzenia, czy żeby to był jakiś kontakt z rodziną. Też musimy jeszcze sprawdzić, czy coś się nie nagrało na dyktafon, czy coś się nie pojawiło na kamerach. Jednakże, jeżeli byłaby to przeklęta willa, to już na początku mielibyśmy jakieś działania tej klątwy. Detektor by coś pokazywał, coś by się zaczęło dziać. A jednak na nic takiego nie odczułem. Nic takiego się nie wydarzyło ani za dnia, ani teraz. A więc śmiem wątpić, że rzeczywiście coś by tutaj było na rzecz. Możliwe, że to tylko nieszczęśliwy wypadek, zbieg nieszczęśliwych wydarzeń. Niewątpliwie rozegrała się tutaj wielka tragedia, ale czy możemy ją powiązywać z nawiedzeniem tego miejsca? Chyba nie do końca. Też wielu z was zwraca nam na to uwagę, że nie wszystkie miejsca muszą być nawiedzone, ale też wielu z was zwraca nam uwagę, że jedna noc gdzieś w jakimś miejscu nie do końca też musi znamionować, że coś się nam pokaże. My mamy tego świadomość, więc też będziemy się starali robić projekty z być może dwóch nocy z rzędu, ale na to jeszcze przyjdzie czas. Na razie obiektywnie musimy powiedzieć, że nie odczuliśmy nic. Musimy przejrzeć jeszcze materiał i zobaczymy, czy coś tutaj się wydarzyło. Na chwilę obecną to po prostu tragiczne miejsce. Kiedyś rozegrało się tutaj tragedia, szło do morderstwa, prawdopodobnie porwania, ale z tego, co tutaj zaobserwowaliśmy, wyczuliśmy, chyba nie możemy mówić o tym. Liczyliśmy, że uzyskamy jakieś odpowiedzi, ale to się jeszcze okaże.